Witajcie, witajcie, to znowu ja, Kural Gra, witam was w kolejnym odcinku z gry Valheim. I jeżeli pytacie co u mnie, witam wszystkich widzów, zapraszam do zasubskrybowania kanału, łapkowania, jeżeli się podoba film. I tak, rzepa została rozsadzona, ile miałem nasion, to rozsadziłem. Rozsadziłem tak samo marchewkę. Jest tu. Patrzę teraz na te dziki. Powiem wam, że z tymi dzikami to ostatnio były jaja. Bo nie wiem czemu. Po ostatnim odcinku widziałem, że sporo dzików, myślę, pasuje ubić. Zrobiłem ten nóż rzeźnika, bodajże z miedzi. Weszłem tutaj, okazuje się, i policzyłem, było chyba 18 dzików, więc myślę sobie 18, no to 16 dzików trzeba ubić, tak? Żeby zostawić parkę. I zostawiłem parkę. Dwa dziki zostały. Okazało się, że... Nie wiem czemu... Czekajcie, bo coś te dziki nie chcą współpracować. Już tutaj są dość długo, ale mniejsza z tym. Co się okazało? Okazało się, że ja wybiłem 16 dzików, zostaje 2. Na drugi dzień wstaję. Okazuje się, że jeden jest przy ogrodzeniu tu gdzieś, a tu jest mięso z drugiego dzika. Podniosłem to mięso, oczywiście, no wziąłem do chałupy, no bo wiadomo, przyda się. Tylko się zastanawiałem, co. Co jest nie tak, bo miałem też atak szkieletów i szczerze, jedyną opcją, jaka mi się wydaje, to jest to, że szkielet gdzieś tam za fosy, za taką łukiem po prostu cika, tak? Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Nigdy się tego pewnie nie dowiem. No ale mamy już dwa dziki z powrotem, zresztą jeszcze wprowadzić je tutaj do tej zagrody, bo oczywiście uciekły i ten... Oj, powiem wam, że było zabawy, ale zrobiłem. Jednego dzika od tamtej wody przepchnąłem go po prostu do samej zagrody. Okej, co dalej? Tu się robi węgiel, tu... Nie wiem, czy coś się zmieniło od ostatniego odcinka. Na pewno uzgodniliśmy z Michem, że trzeba będzie się przejść na no, do Czarnego Lasu po osad jagody. A my tymczasem idziemy do kuźni. Tu nie mam nic do naprawy. Tu też nie mam nic do naprawy. Co to za dźwięk był? Czyżby nowe dzicze? Tak jest, mamy warchlaczka. Okej. Czyli nasza zagroda dzików działa. Bardzo mnie to cieszy. Rzepa. Rzepa zdrowa. No to wiadomo, no. Bez żadnych konserwantów i tak dalej, to wiadomo, że zdrowa, tak? Idziemy. Tak, jesteśmy w naszej chałupie na
bagnach. W sumie kiedyś by pasowało ją poprawić. Ostatnio robiłem odcinek z tego, że zbierałem drewno. Nazbierałem drewno, a okazało się, że ja wszystko przepaliłem na węgiel. No niestety. Skoro idziemy na... Jemy kiełbasę, jemy czarną zupę. A niech będzie miód, dobra. Dżem sobie zostawimy tam. Wiadomo, że jeszcze mógł być gulasz, rzepy na staminę, ale... O, na dzień dobry jest pan Draugr. Nara. Co byś tu chciał? Gdzieś tam były te lochy zatopione. Hec, 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 hec. Lecimy. Dobra, jesteśmy na bagnach. Tutaj nie ma nic. O. To mnie ciekawi, to bym chciał zdobyć. Tak, są pijawki. Ale my was ominiemy jakoś. Tam były gdzieś te lochy, co myśmy szli. No czemu żeśmy wyłączył? No tak się nie będziemy bić. Nie, no przecież ja tu zginę. Co to jest w ogóle za... Nara, dziękuję. Tak wyglądają właśnie bagna. Bagna są B. Co to jest za chałupa tam? O Boże Święty. To jest... Ciekawe, czy to podąża za mną. Ale to jest normalna? Nie wiem, co to miało znaczyć. Szczerze powiedziawszy. Jakieś dziwne odgłosy tu słyszę. Gościu... Tu nie widzę nic takiego, co by... A jest tam pijawka. Ale szczerze, co to gościu odpieprzył, to nie wiem. Weszłam na te bagna, bo szczerze powiedziawszy, chciałbym łańcuchy. Zrobić sobie ulepszenie do... A między nagraniami pójdziemy po prostu sobie do lochów, będziemy zdobywać żelazo.
Bo szczerze powiedziawszy też nie ma sensu wam pokazywać wszystkiego, jak tam ogarniam lochy i no, chyba że chcecie to widzieć. Jeżeli chcecie to widzieć, napiszcie w komentarzach. Jeżeli będzie parę komentarzy, że na, nie wiem, na przykład chcecie widzieć każdą wyprawę na bagna po żelazo, to okej. Ale jeżeli na przykład nie będzie takich komentarzy, nie wiem, kurde, mam tutaj taki dźwięk jakby z równin komar, ten, ale nie widzę. Nie mam tego, nie mam drewna. Także mówię, że to jest tylko, nie, myślałem, że po prostu ta abominacja wróci albo coś, dobra, lecimy. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzieś widziałem, kurde, ten domek. To było chyba tu. Tu jest pijawka z gwiazdką. Naraz, ścierwy! Dobra, worki krwiwe zbierane, także to się przyda. O, zatruły mnie. Czekajcie, gdzieś? Coś mi tu gdzieś łazi. Tam jest ten domek chyba. Jest menda. Abominacja. No i co, palisz się i czemu uciekasz? Boże święty! No chodź z powrotem. Nie no, nie dam rady. Ja myślałem, że to mnie będzie atakował cały czas. Nie chcę brać tego na tarczę, ale myślałem, że to... Tam jest, patrzcie się. A u kimś nawet. Ale to jest, patrzcie się jaka to jest menda, jasny gwint. Wyskakujesz gdzieś na drzewo i nagle okazuje się, że... Poczekaj ty. Czuję znów zmęczenie, aha. Dobra, wracamy.
Wracamy kiedyś, to zobaczymy, bo niestety, ale... Co ty, szarze? Chyba cię po pierwsze nie atakujesz? O, wyszła! Akurat za świata. Chodź, chodź, chodź. Szybko kroczysz. Powiem ci, że... Dobra. Powiedzmy, że... Chyba będziemy się gonić z tą abonacją, ale kurde nie mam co zjeść, bo w sumie mam żarcie. Ej, kter! Dobra, stawimy czoła abonacji. Nie bije tak dużo jakoś. Chodź. Jak bijesz? Czekajcie. Pyk, 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 pyk. Dobra, czekajcie. Trójka. Mam jeszcze jakieś strzały? 19. Kurde, szkoda. Nie wiem, kogo ona atakuje. Mogę wiedzieć, gdzie ty odchodzisz? Chodź tu. O! No, trochę dajesz obrażeń. Ale myślę, że jak... Szarzełek. Co ty się chcesz mierzyć? Widzisz, z kim ja się biję? Spadaj, 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 uciekaj.
Dobra, wiem o co chodzi. Wszyscy spieprzacie tutaj? W dupie cię mam. Patrz, legasz. Dziękuję. Dziku. Beba cię popieprzyło. Nie, no jeszcze ten. Chłopie, z kim ty chcesz walczyć? Żelazna buława, tarcza z opuściami, nawet na pierwszym poziomie, to chłopie, ty już... Czemu ja nie mogę tego... Aha. Co by tutaj wyrzucić? Dobra, skrawki skóry jedna. Dobra. No, powiedzmy sobie, że walczyliśmy dzielnie. Chciałem spotkać właśnie tego otóż potwora. Tylko czekajcie, bo ja tak nie chcę za bardzo teraz po nocy chodzić. Po bagnach. Nie no, ja się muszę z wami zabawić. Taką miałem. No dobra, co? A zainteresował mnie tylko domek. Powiem wam tak, że sam się nie spodziewałem, bo myślałem, że sobie polecimy gdzieś tam, znajdziemy jakieś lochy, odnajdziemy i tak dalej. Szczerze? Myślałem, że to będzie jakoś lepiej wyglądało. Znaczy się, no nie wiem, no może wam się podobało, ale szczerze ja na przykład jestem zdziwiony. Byłem pewny, że po prostu pobiegam sobie gdzieś tam, a tu na dzień dobry, abominacja. Ale dobrze. Przebrnęliśmy przez to. Jednak widzę, że trzeba będzie zbroić się bardziej. Rzepko sobie rośnie, bo przyda się nagle rzepy. A i właśnie w następnym odcinku opowiem wam, mam rozpiskę zrobioną na temat jedzenia na tym etapie gry. Także może ktoś będzie ciekawy, może ktoś nie. Ale kogoś to będzie interesowało, to mam nadzieję, że posłucha, co będę miał do powiedzenia, bo naprawdę zrobiłem rozpiskę taką, że jest ciekawa na ten
etap gry. No i co? Ja się z wami żegnam. Grał z wami Gural. Trzymajcie się. Cześć.